Skąd pomysł na otwarcie squasha na obiektach AWF i S? Brak takiego miejsca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Konieczność czy też taka potrzeba z naszej strony rozwijania sportów rakietowych w Trójmieście. Obiekt został przygotowany z myślą o osobach, które będą chciały zaangażować się w uprawianie sportów rakietowych. Tym samym dla wszystkich osób, które korzystają z naszych kortów do squasha, obiekt dostępny jest w całości i mogą korzystać ze wszystkiego, co tutaj się znajduje. Dobrze, a teraz porozmawiamy o infrastrukturze. Jak wygląda struktura całego obiektu i do kogo jest adresowana? Tak jak powiedziałam, pierwszy etap mamy za sobą, więc 4 korty do squasha i strefę chillout. Będziemy mieć indoorowe sporty rakietowe, squash, badminton, tenis stołowy w jednym obiekcie. Takiego miejsca w Trójmieście nie ma. Jak by Pani zachęciła do odwiedzin tego obiektu i nauki tej dyscypliny, która zyskuje coraz więcej zwolenników? Po prostu nas sprawdźcie. Tu trzeba przyjść, ponieważ tu każdy ma się czuć jak u siebie, bardzo swobodnie. I dla nas tworzenie takiej atmosfery i klimatu dla osób nas odwiedzających jest właściwie priorytetem. Tutaj mają powstawać dobre wrażenia i właściwie cudownie byłoby, żeby studenci wychodząc z tej uczelni za kilka lat sobie pomyśleli, że był ten chillout i powstało to Centrum Sportów Rakietowych i tam był taki klimat i tam spróbowaliśmy tego squasha, badmintona, a przez to moje życie potoczyło się dzisiaj tak i tak i dzięki temu zyskałem to i to. Byłaby to dla nas największa nagroda za włożoną pracę.